Dzień dobry wieczór. Z tej strony Starki, jest ze mną... Szamurej. Tak, jest ze mną siostra, która jest zwani, dobra? Mercenary. Tak, jest zwani, dobra. No i widzimy się w grze Risk of Rain 2. I dziś, wielka chwila, gdyż siostra ma coś, czego ja nie mam. I jestem obrażony. Ja tak poważnie, siostra, tak, coś... stwierdziłam, że sobie... Dobra, już mówię. Tak, mów. Tak, stwierdziłam, że wypadałoby na Huntress odblokować ten drugi atak. No i sobie tak gram i patrzę, kurczę, dobrze mi idzie. Dochodzę do piątej planszy, robię pętlę i i więcej wam nie zdradzę, jeśli Gwiezdny Klucz dojdzie do pętli, to wtedy możemy o czymś dalej myśleć. I zdobyłam artefakt. Tak, ma artefakt. Ale nie powiem jak. Honorowego, które powoduje, że są same elitki. Ma mercenary, a ja tego nie mam. A i stać mnie na artificera, więc no. Tak, ale właśnie, a propos tego, dziś wielki odcinek. Dziś właśnie będę testował Rexa bądź artificer i najpierw mi siostry zacznę od Rexa. Więc tak, piękny kwiatuszek. Kwiatuszko robot. Jestem gotowy, piękny. Siostra jest gotowa? Jest gotowa. O, jeden, boję się tego. Życzcie nam pecha. Dokładnie. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Widzisz, jednak spadasz z nieba. Okej, dobra, to jest dziwne, że Rex też ma normalną kapsułę. Dobra, to jest ciekawe. Ja robię siek. Widzę, że masz miecza przecież. Mój podstawowy atak to są trzy pociski. Moje sprintowanie to jest kopanie pod ziemią. W ogóle jest achievement za to, że mam w 30 sekund być w powietrzu. A jak pozostały umiejki? Zobaczmy może, bo jeszcze... niby je czytałem ostatnio, ale uwaga! Shift to jest pchanie wrogów. Podoba natomiast, mi się, gościu. Natomiast tak, inne... O, co my tu mamy? Lewy przycisk... Czemu prawy, przepraszam, to jest... bombardowanie z niebios, okej. Okay. Które zabiera mi życie. To bierze. R-ka? A co to jest? Mandolajer. Możesz to wziąć, mi się bardzo szybko odnawia większość rzeczy z tego, co widzę. No ja potrzebuję do achievementa, szczerze mówiąc. Tak, a RK? Jak działa RK? Okej, lituję jakimś czymś? Okej, podoba mi się. Moneta! Moje. Ja zebrałam. Noż, mimo że już nie stać. Nie, ja podniosłem. Ja. Podniosłem, mam ją. Nie, ja mam 9 teraz. Ja miałem 8. Nie, tak, nie pytajcie mi, jakim cudem ja te monety zarabiam, ale tak, ale je zarabiam. I, okej, okay. Nasiono czy coś? Okej. Okay. I co my tu mamy? Backup magazine. Chcesz sobie nie wejść? Nie kojarzę. A, bo to mam odblokowane właśnie za ciekawą rzecz, o której zapomniałem opowiadać w sumie. W ogóle ta kapliczka lecząca jest możliwa, żeby ją wykupować bardziej niż tylko raz, jak chcę to zrobić w takim wypadku. Ale tak, właśnie próbowałem robić sobie Prismatic Trial, czyli challenge zrobiłam dnia, dzisiaj, tak nazwa. Więc tak, nie musisz też próbowała. Ale nie, opowiadam to ludziom i jest cholernie trudny. Naprawdę nie dostanie trudny obrażeń. Był. Tak, nie można w ogóle dostać obrażeń, niestety. Siostra, Focus Crystal dla ciebie idealne. Dobra, chyba. Biorę. Będzie dobry dla mnie, bo ja muszę być ale blisko. Tak, cholernie trudny. Nie można dostać obrażeń, jak to siostra też wspominała. A, okej, czyli to powiększę po prostu. Ale wracając, nie udało mi się go zaliczyć. Natomiast jakimś cudem, jako inżynier, przeżyłem pierwszą planszę naładowałem teleporta bez otrzymania obrażeń ani razu. No i za to mamy zapasowy magazynek. Bierz fungusy. Tobie to się przydadzą. To weźmie, ale dobra. I tak, niby wszystko fajnie, pięknie. Już okej, fajnie, druga plansza, bo musimy właśnie dwie przejść i... achievement. Ale tak, za co? Za maksymalne ulepszenie tego czegoś tutaj, tego słupa, o tego. Okej. I tak, po tym wszystkim właśnie niby fajnie, ale random, tylko naładowałem... Random i misiek. Dostałem jakimś random właśnie pociskiem i zginęłem. Więc no, powiedzmy, że po prostu ciężko było. Będę oczywiście próbował, jestem, może się być jakiś... samurajem. Jeśli lepsze, łatwiejsze, to nawet wam pokażę. Ale tak, na razie po prostu to było za trudne dla mnie. Więc da muszę... się to challenge w co-opie robić. Da radę, tylko że jest taki fajny myk, że jeśli zginie jeden, to giną wszyscy. Oh no. To jest jeden z artefaktów, bo widziałem, że tam te właśnie trudności były związane z artefaktami wszelkiej maści. A teraz, proszę, ale muszę się sprzedać w kapliczce. Jako, że mam milion źródeł leczenia, no to mogę się sprzedawać.
Masz jedno źródło leczenia. Leczenie zwykłe, czyli regeneracja, grzybki i prawie każda moja umiejętność, której używam, weźmie jakiś sposób na to, żeby mnie leczyć. Więc siostra, nie trafiłaś. Aha. No co? A, to co mnie śpi, dobra. No, dziękuję. Nie, podoba mi się Rex. Może nie jest to tak totalnie mój To jest typ. Ta mapa, na której nie umiemy znaleźć teleporta. A, to tutaj było? Okej. Okay. Tak. Dobra. Uwaga, jeszcze tutaj raz się sprzedam. I teraz trzeba wiać, żeby nie zginąć. Są tu jacyś wrogowie? Jest wróg, dobra, masz nasionko. Wylecz mnie wrogu, dziękuję. O, mam drona przez przypadek. Dobra, mam kolejnego drona przez przypadek. Wreszcie jakaś skrzynka nieotwarta przez gwiezdnego klucza. Ale ja otworzę dopiero jedną. Nie. Siostra, całej tej planszy otworzyłem jedną. Chcesz to? Czy no? To co jest? Armor Piercing Rounds. Mogę brać, ewentualnie ty też możesz, bo ty chcesz się bawić swoim mercenary. Ja się bawię Rexem i uwaga, idź! No, idźłem golemem, ale niestety spadł normalnie, a nie w przepaść. dobra, sprzedajemy Podoba się ponownie. Podoba mi się mercenary. Podoba mi się. Rex też nie jest zły. Muszę przyznać, chociaż... Czy ja wiem, czy to jest na pewno idealne dla mnie? No fajne, na pewno, z tym się mogę zgodzić, to ale... To mi bardzo mercenary spodoba, to ci gwarantuję. Może? Ja nie jestem taki pewien. A ja jestem pewna, bo znam cię. No okej, okay, sieka. Ja lubię siekaczy bardzo często. Bo, no nie ukrywam, to jest jedna z moich największych słabości, jeśli chodzi o takie gry wszelkiej maści. Nie mówię tylko o takich FPS-ach, TPS-ach i tak dalej. Naprawdę niekomfortowo się czuję, kiedy moja postać nie może na walce wręcz istnieć. To akurat prawda, z tym się zgodzę. Ale, Może byś pozbierał jakieś przedmioty? Przepraszam bardzo, ale ja tutaj poluję na golema. Teraz. Już biegnę. Nie, spokojnie. Bombardowanie mu zrzucę. Będzie dobrze. Jest tutaj coś? Nie. To trzeba się bawić w kozę. Jezu, jakie to piękne! To jest twój dash? Czy shift? To jest... Nie, nie, to jest mój dash. Shift u mnie to jest coś takiego, co odpycha po prostu. O mój Boże, to jest piękne. O, znalazłam to. Jeśli chcesz, jeśli czujesz się na siłach, możesz spróbować zapamiętać wzór z tego. Siostra, ten wzór przecież już znalazłem. A. Na odcinku nawet chyba, jeśli się nie mylę. Focus Crystal dla ciebie. I mam jego screena zrobionego, więc tak. No. Więc... To tak, cokolwiek... to ci się przyda. Okej, okay. A co to? Czemu nie jestem inżynierem? Czemu nie jestem inżynierem? Sorry, wzięłam! Nie, wiesz, spokojnie, siostra, bym tu chciał tylko, żebym był inżynierem, teraz tego nie potrzebuję. Let's go? Nie mam przedmiotów, no ale dobra, chyba możemy. Dobra. Ja przeżyję, spokojnie, bo ja się wykoksiłam w tę grę. O, szybko, 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 dobra, jestem poniżej połowy życia? Nie, nie jestem, kurczę, nie będzie achievementa za bycie cały czas podczas połowy życia lub mniej na całą bitwę. Tak, a ja pierwszy... tak, że moje sięg zostaje w powietrzu. A, to piękne. Dobra, rzeź! Rzeź, bić, zabić! Wispy, okej, okay, po jednym wispie dla każdego w takim wypadku. Enemies on kill. Wrogowie eksplodują, jak ich ubijasz. Ale okej, okay, rzeź! Wiem. Muszę przyznać, że ciekawie nam idzie. Pierwszy raz gramy tymi postaciami, a jeszcze nie zginęliśmy, co już jest sukcesem. Ale nie, nie wiem jak Rex, wydaje mi się, że Rex jest bardzo fajny, ale samuraj jest świetny. To nie jest mercenary, to jest samuraj. Wiesz, no, powiem tak. Ja lubię, kiedy postać ma też fajne animacje, a nie tylko fajne efekty. Animacje Rexa są trochę... Ale sam efekt działania jest fajny, to jest postać, która musi... Nie, mi się podobają animacje Rexa, zwłaszcza sprint. A właśnie, jak tylko znajdziesz posąg bazarowy, to mów, będę musiała wykupić. No tak, 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 tak. Bo ogólnie dzisiaj właśnie będziemy skupiać się na przechodzeniu różnych rzeczy, ewentualnie zaliczaniu różnych spraw. I pierwszą z nich właśnie jest to, że chcemy siostrze Artificer wykupić. Drugą jest to, że chcemy znowu zobaczyć, co to za dziwna kula nam się pojawiła. Bo ten boss, o którym tam dawno temu wspominaliśmy, że nas atakował, był jak kula, którą chyba kiedyś widzieliśmy, tylko miała inny kolor i pojawiła się znikąd. Więc to też chcemy sprawdzić. A teleportujemy się szybko. I ostatnią rzeczą w sumie, o której też warto wspomnieć, którą chcemy zrobić, to...
No, zobaczyć, co się robią tą planszą, bo ta na dole grota jest taka ciekawa. Chyba było to na odcinku, nie jestem pewien. No i tak. I ja nie umiem tam wleźć, ale ja tam muszę wleźć. To ci powiem, że to miejsce jest bardzo ważne. Okej, okay. Zła siostra spoilerkuje, ale okej. Okay. Do konkretnych rzeczy jest to ważne miejsce. Do konkretnych. Okej. Okay. Może wiem do czego, może nie. Tak czy jak nie pamiętam. Więc jeśli powiem i na odcinku powiem, że wiem czy coś, a teraz nie pamiętam, to wybaczcie, ale mam sklerozę ostatnio wielką. Tak czy jak, ja chcę tam wleźć. Mogę zaspoilować ci jak coś. Siostra. O mój Boże, ja jestem ciekawa, jak to nasze kadło będzie działać. Dlatego ci się pokazuję. A sam idę gdzie indziej, coś. I tak. Cześć Doniczek. Tak. Właśnie, przy okazji też moje ataki z tego co się dzieje osłabiają jakoś wrogów, więc jak będą jakieś takie mega groźne przeciwniki, to powinienem ja ich w sumie atakować, żeby ich osłabiać. Na razie czuć bardzo drobnie różnicę prawie z nikomą. Tu masz krzywkę. Mam tak, ja nie wiem jak u ciebie. Bierz, bo ja nawet nie mam przedmiotu. Czemu ja? Bo ja nie mam pomarańczowego przedmiotu, a ty będziesz mogła w ten sposób więcej drogów. A właśnie, trzeba sprawdzić czy na naszym kochanym słupie coś jest. Zaraz sprawdzę. Pewnie tam będzie, jak to się nazywa? Bazar. Jest bazar, więc pójdę już wykupię. Siostra, tylko że nie wiem, czy tutaj jakiegoś tego bazara, czy pojawi się potem po trzeciej planszy. A zależy ci... A dobra, chcesz na trzecią. Pamiętaj, że my chcę... Że ja bardzo przynajmniej dobra. Nie wiem, ty chcę sprawdzić, o co chodziło z tym dziwnym... No ale może kulą. Się nie trafić skała do wykupienia bazara, bo nie zawsze się wytrafi. No tak. No dobra, to trudno. Zaryzykujemy. Bierz bazara. Zawsze mogę drugi raz go wykupić, bo mam 12. Okej. Okay. Ja mam też 9, to też tam jest problem, jest podobno achievement za wykupienie go 5 razy podczas jednej pozwól, gry. Pozwól, że to ja wezmę, bo akurat... Jasne. Muszę cokolwiek mieć, ja nie mam niczego na razie. Ty dosłownie, mam tylko Wispa? Wylądowałam na doniczce! Wow. Wow. To tak się da? Właśnie sama jestem w szoku. Największy okay. problem jest z wrogami, którzy latają wysoko u mnie. A u mnie nie. U mnie największy problem jest z tym, że jestem prawie martwy cały czas, kiedy używam jakichkolwiek innych umiejętności niż tylko atak podstawowy. Nie, mówię. U mnie jest problem o nazwie taki, że ja nie sięgam wrogów. Wiesz, siostra, co by mi się przydało? Nasiona, które leczą przy dodatkowe jeden punkt życia tak. przy trafieniu. O, rdzewiak. Ojeła. Bo trafianie wrogów takich, na przykład te ośmiornice, nie lat... ośmiornice. Majtuzy. Meduzy! Tak, meduzy. Nie majtuzy. Jakaś drukarka tam jest? Coś, coś fajnego? Halo? Halo Rex, zaznacz drukarkę. No dzięki. To nie drukarka. Lety. Mam rdzewiaka, więc nie ryzykuję utratą rdzewiaka. Bo dla mnie lepszy jest czerwony przedmiot niż jeden nożyk. Ujęła. Mogę kupić sobie kozią nogę albo kolejnego nożyka. Ja sobie zrobię nożyka. Ja nie wiem, czy kupić kolejnego nożyka, czy brać kozę. Wezmę kozią nogę, bo jestem bardzo powolny. Nie wiem, czy aż tak jak Mult, ale na pewno czuję, że jestem powolny. Wydaje mi się, że Mult jest mimo wszystko najwolniejszą postacią. Okay. Widzę tutaj challenge, ten co cały Shrine of Mountain. Bierzemy go? Możemy spróbować. Okej. Okay. Nie wierzę. Użyłem przez przypadek shifta podczas skoku. Odepnęło mi to do tyłu. Brawo. Jakaś skrzynka. Dużo peninguje. A, to dobrze, bo mnie nie stać. Proszę. To pasowa broszka. Bierz. Mam. Ty masz już broszkę? Okej. Okay. Mhm. Z pierwszej planszy nawet. O, okej. Okay. Widzę, że tym razem to jestem ten, który ma za mało rzeczy w kieszeni. Tak. Tam jest tu coś? Tam byliśmy. Dobra, to tu chyba... otwarte? Nope. Otwieram. Dla ciebie pewnie. A co? Bierz. Medkit? Gdzie mi medkit? Lunar coin! Moje! Siostra, po co mi medkit? Twoje czy moje, Lunar? No, bierz Lunara sobie, ja mam i takich 9 w zapasie. Gdy się będę chciał się bawić w przedmioty księżycowe, to ten, to będę miał pieniądze, więc zbieraj Lunar coin spokojnie. A, i właśnie, przy okazji siostra też coś wspominała.
Proponuję ci jakiś fajny sposób na szybkie zarabianie tych monet. Mhm. Nie jestem pewien, co miała na myśli, poza tym, że szybkim sposobem może być, nie wiem, polowanie na wrogów wiecznie na jednej planszy. Nope. Ale tak, no znalazł jakiś sekretny jedna sposób. Jedna rzecz daje ich dużo. Okej. Okay. Tylko najpierw musimy nie lamić. To jest najważniejsze w tej rzeczy. Tajemniczej. To takie coś jest realne w ogóle? My i nie lamić? Ja rozumiem, siostro, że ty wierzysz w różne rzeczy, które są niemożliwe i nie istnieją, ale bez przesady. Skoro ja przeszłam piątą planszę, to ty też możesz. No pewnie mogę, tylko... Tylko, że ja bardziej chcę odnajdywać sekrety i znajdźki, niż przechodzić planszę. Ale ta plansza jest bardzo ważna. To za czemu ja wykupiłem wieżę? Nie wiem, bo ci się nudzi w życiu. Dobra, ale tak czekaj, prawie 15 minutami jest. Na drugiej planszy. Na tempo jak zwykle zabójcze. Zaczynać? Tak, zaczynaj. Dobra. Drony mam ze sobą, mam. No świetnie! Ochno. Wiecie, dla mnie to nie jest takie ochno prawdziwe, ochno, że ochno, ale ochno, bo to nadal meduza. Trzy meduzy, pragnę ci przypomnieć. Trzy? Ochno, to tak, prawdziwie ochno. Widzisz mnie? Widzisz, jak sobie stoję na majtuzy? A... Nie widzę, bo jestem skupiony na niszczeniu golemów. Dobra, już ci pomogę. I za dużo eksplozji, żebym cię mógł dojrzeć prawidłowo. Już na niej nie stoję. O nie, eksplozja, nie, będę dead. Przeżyłam. Ja przeżyłam, więc sobie poradzę, spokojnie, poradzę sobie. I to najlepsze, nie byłem dead dlatego, żeby mnie to dobiło. Bo miałem minus kilka punktów tylko. Co? Byłem dead przez to, że używałem czegoś innego niż atak podstawowy. O! Brawo, siostra! Brawo, siostra! Brawo, siostra! Dobra, gramy drugi meczyk. Oczywiście, że tak. Ale ja chcę zobaczyć to. Ale ona ładna. Lub on. A. To jest choć horni arty w internecie mówią co innego. O? To jest kobita, według horni artów w internecie. Ja. Idź kogoś zastanawiać, czemu takie arty, na takie arty trafiliśmy. Odpowiedź jest prosta. Szukałem do miniatury. Tak, szukałem jej wizerunku do miniatury. Bo jak zapewne wiecie, co... Staram się zawsze na miniaturach wrzucać te arty, których postacie występują, dobra. I teraz co tutaj mamy? Poza tym, że mogę skakać, mogę lewitować. Możesz sruwać? Tak, lewitować, nie sruwać. Okej, okay. Atak podstawowy to są pociski takie. Które mam cztery ładunki, się powoli odnawiają. Okej, okay. Tutaj co mamy? Ściankę? Mogę na tym sobie stać? Nie. Przez pierwszą planszę chciałabym przespydranować. Okej, okay, tutaj prawy przycisk to jest ładowany pocisk, jakiś fajny. Okej, okay, przespydranować przez pierwszą, dobra, możemy spróbować. Au. A R-ka... Okej, okay. Siostra coś zepsuła? Nie zepsułam nic! Tylko prawie dead jestem! Dobra, już skaczę ci na pomoc. Okej, okay, dużo wrogów, hit, trochę bomba? Czy co to jest? No, oczywiście, że nie trafiłem. I R-ka jak działa w ogóle? A! Wow, jaki to ma krótki zasięg. Na pewno nie tak krótki jak moja R-ka. Nawet nie wiem, jaką masz R-kę, więc się nie wypowiem. Siek! We wroga. Okej. Okej. Nie, ale... Fajny jest ten Artificer. Szantena Artificer. Ciężko stwierdzić, chociaż... Tutaj nawet patrząc w tej posylwetce, to wydaje się, że to jest jednak kobieca. Pokaż się. Jesteś baba. No co, czyli Artificer to faktycznie kobieta. Ale tak, co niektóre rysunki... które są naprawdę mocno właśnie takie sugestywne. Nawet nie, bo nie są 18 plus prawdziwie, ale są naprawdę niesmacznie sugestywne w moim odczuciu. Prezentują tą postać trochę inaczej. Ty czy ja? Ja czy ty? Bierz. Czekaj, co? Crowbar? Aj, tam jest to. Ja chcę Crowbara. Siostra, dobra, ty masz tu steka za to. No naprawdę! No tak. Przecież stek to już tradycja. Do drukarki pójdę z nim. Nie wolno. Tak. Ty to tradycja. Musisz trzymać steka zawsze na swoim brzuchu.
ale piękna. Jestem stek na klatę. A jakie mam drukarki w ogóle? Generator tarcz albo... A, albo monster tuf. Okej. Okay. Wolę monster tuf. Czyli wolisz kulki lecznicze przy ubijaniu wrogów, okej? Okay. Dobra, fajne chyba możemy iść na pierwszego teleporta. Możemy, możemy. Fajne te firebole. Chyba nawet grawitacja ich w ogóle nie dotyczy, co jest zrozumiałe w przypadku magii. Moim zdaniem powinno to być częściej przedstawiane w ten sposób. Magia nie powinna podlegać prawom podstawowej fizyki. Tak, zgadzam się z tobą. I co mamy? Stone Titan. Okej, okay, gin. Wreszcie coś, co mogę łatwo trafiać. Gorzej, tylko że tu zaraz pewnie się namierzy na mnie i będę dead. Nie namierzy się na ciebie, bo ja to siekam. Okej, okay. Dobra. Okej. Okay. Okay. W ogóle moje shifty nie dość, że mają taki jakby teleport jak u Huntress, tyle że trochę inny, to jeszcze przenikam przez wrogów, zadając im damage. Okej, okay. Wow. Lunar Coin. To wiesz jak chcesz. Ale siostra, ty straciłaś Lunar Coina na ołtarz, którego nie otworzyliśmy. Znaczy, nie poszliśmy na bazar, więc bierz. Ja mam ich, jak mówię, 9. Ja 12. Ale ty 10 wydasz na Artificer, którą ja już mam? Co to jest? Po jednym czy jak? Nie, bierz oba, bo to jest typowo na melee. A ty jesteś melee. Dobra. Okay. Mele. Nie, prawdopodobnie się mówi o melee, czegoś tak, ale... Mele! Jakkolwiek by tego nie mówić, to wiadomo, walka wręcz. Tak najłatwiej na polski. Wytłumacz mi, jak ja mam zrobić coś, żeby pół minuty być w powietrzu? A wytłumacz mi, jak ja mam ubić 15 wrogów bez dotykania podłogi? Ty nie dotykasz podłogi, szachmat. Ale chodzi, że wiesz, nie będąc na ziemi. Albo jak mam zrobić multi-kill 20? What? Nie pytaj, sam nie wiem, czym jest multi-kill 20, ale tak. Nie, ja wiem, czym jest multi-kill, ale nie w tej grze. Tutaj nie ma chyba żadnego wskaźnika multi-killu. Właśnie o to chodzi, że nie wiem, jak sprawdzać. W sensie podejrzewam, że po prostu da się to zrobić, dajmy na to, ładując o to, co teraz zrobię i trafiając 20 naraz, ale... Ale no. Jezu. Ale no, powiedz, jak ja to mam zrobić? Tak, no, nie wiem, jak? Ale ja idę sprawdzić słów. Okej. Okay. A ja muszę przyznać, podoba mi się to. Fajne obrażenia bije ta postać. No ukradł mi moją doniczkę, no ja nie wierzę. Queen's Gland, nieźle, tylko że nie mamy żółtych przedmiotów. Jest ołtarz! Znowu jest? Dobra, to go aktywuj. I Lunar Pod. Lunar Pod? Czy ja chcę Lunar Poda? Tak. Dobra, mam w sumie monetę, ale nic lepszego i tak nie zrobię. Chociaż z drugiej strony mógłbym tego nie aktywować i kupić sobie jakiś konkretny przedmiot lunarny tam w bazarze. Na bazarze! Albo konkretną krainę. A właśnie, też na krainę też muszę mieć, dobrze przypomniałaś, jeśli mamy odkryć, czym była ta dziwna kula. Na innych krainach też są rzeczy, chyba. W jakim sensie, na innych krainach? A nie, krainach. Dobra, jest. Dobra, kula, faktycznie. Tak. No słuchaj, to była sytuacja, w której nam się pojawiła kula i my nie wiem skąd. Wiem, że walczyliśmy z podobną, tylko że ona się nazywała inaczej i ona była bossem po prostu, a to się pojawiło samo z siebie. To właśnie dla nas było najbardziej niezrozumiałe. Ale dobra. Co tu mamy? Ogłuszacz. Wezmę do sobie, jeśli pozwolisz. Jasne. Czemu miałabym nie pozwolić? O, teleporta znalazłam. Ale okay. Nie śpieszmy się. Lunar Orba, może otworzę tego jednego, mam akurat zapas, co? Zobaczymy, co Lunar Orb zaoferuje. Co to jest? Ja to wezmę, ale co to jest? Okej. Okay. Strefa teleportera jest mniejsza, ale dużo szybciej się ładuje. Okej, okay. To nam się przyda. A drugą też otworzyć? Otworzę w sumie. Dobra. Tutaj jest ostre szkło. Wezmę. O czym nie? Odwój twoje obrażenia, ale masz połowę zdrowia? Tak. Weź sobie medkita tutaj. Wykup.
Ale siostra, ja mam połowę max HP teraz tylko. No tak. Więc musisz mieć heala. Ale ten heal nie zdąży chyba mnie wyleczyć, że... zanim zginę. Chyba, że znajdziemy scraper i to na scrap zmienisz. Ja wiem, nie... że to bez sensu, ale no. Dużo bardziej mi się wydaje, że przydałaby się topazowa broszka, bo ona chociaż daje mi jakieś bariery, jak coś ubijam. No to kup topazową brochę. Ale dobra, obrażenia mam teraz solidne. Tak co, aktywujemy teleporter? Jak chcesz. Poczekaj. To było to? A, Personal Shield Generator, to dobra, to... Nie wiem, rób jak uważasz. No, tylko proszę cię, nie atakuj bossa, chciałbym spróbować, bo może jestem w stanie go teraz one-shotnąć. Gdziekolwiek on jest. Nie, zdecydowanie za mało jeszcze na one-shotnięcie bossa. Ale i tak obrażenia piękne bije. Podoba mi się ten... O, co? Mówiłam. Ej, to szkło jest zbyt niebezpieczne. To szkło jest zbyt niebezpieczne. Ale dobra. Najmniej coś tam zobaczymy. A w międzyczasie... Siostra sobie tu robi, to ja będę mógł zobaczyć... Nie ma! Patrzasz, jak sobie radzę. No patrzam sobie, jak sobie radzić. Tylko właśnie chodzi, żeby mógł zrobić jedną rzecz. Ups, przepraszam, uderzyłem palcem w mikrofon, wybaczcie. Chciałem zobaczyć po prostu, czy OBS wszystko dobrze przechwytuje. I na szczęście tak. 27, przy okazji 27 minuta. Tradycja, nie ma trzeciej planszy, 27 minuta. Wiem, że tutaj raz przegraliśmy i to dlatego, no ale, ale tradycja. Tradycja po prostu. W ogóle, czemu ten mercenary chodzi, podkreślam chodzi, nie sprintuje, jak jakaś ciapa? Bez życia. Samuraj! Ale sprintuje tak a la Naruto Run, trochę moim zdaniem. Nie wiem, nie znam, nie wypowiem się. To jest meme! Gwiezdny kluczu, to jest meme, jak ty możesz nie znać meme? Normalnie. Ale okej, dobra, zobaczmy co tutaj oferują. O, oferują kilka rzeczy, które znam i kilka, których nie znam. Tego nie polecam, bo to nas zabiło. Nie pamiętam, czy na odcinku, czy nie. To, nie jestem pewien, jak działało do końca, ale wiem, że to miałem kiedyś. Jakiś czerwony miś za 5 przedmiotów zielonych. Dios best friend, to nie. Siostra. To? Chodzi ci o Dio Brando? Tak. Przez ciebie, twoje ciągłe nuczenie pewnego openingu, niestety, teraz jak widzę takie rzeczy, to mi się to od razu kojarzy. To wszystko twoja wina. Nie ma sprawy. Chcesz wykupić konkretną krainę trzecią, czy nie? Nie, trzecią nie. Wiesz może, jak to działa? Mieliśmy to, czy nie? Nie kojarzę. Kojarzę, że mieliśmy to. O tak. To mówiłem, jak działa. I to jak? Miałem też. A, nie wspomniałem ci? Trafiłem to na prywatnym. To powoduje, że używając kapliczek zawsze spawnisz wrogów. No. To jest ta głupia lalka, która nas kiedyś dobiła. Dobra, co, wezmę te dwa pozostałe przedmioty na testy, cokolwiek to jest. Nie! A dobra, to mieliśmy. Będę losowo tworzył te obszary takie mocy, które nas wzmacniają. A żółczek, uwaga. Ale moje życie zostało zmienione w tarczę. No, świetnie! Szukamy skrapera. Nie, siostra. Nie szukamy skrapera. W ten sposób. Prawdopodobnie. To jest moja teoria spiskowa. Krwawienie nie działa na tarczę. To jest moja teoria spiskowa. Jeśli tak jest, to jestem odporny na impy. O, big boy. Zbieramy na big boy.
Czy nope? No jeśli chcesz, to tak. Tam jedno. Mi też jedno. O, widzę golema. I ja muszę trochę przedmiotów się zaopatrzyć. Halo, golem! Umrzysz! Nie umrę. Zobaczysz, siostro, że nie umrzę. Serio? Big boy! Numer dwa. Bierzemy po jednym? Możemy, tylko pamiętaj, że ja mogę szybko zginąć. Dobra, to ty zaopatrz się w przedmioty. Nie, ja mogę, nie oczywiście. Zginął. I tak zginę, zdając życie. To, że raz sobie przeszłam grę, to nie znaczy, czekaj, ty przeszłaś grę? Siostra, nie mówiłaś mi, że ty przeszłaś to wszystko. No, nie do końca. Kurczę, to będzie spoiler, ale albo możesz przejść grę, albo możesz sobie pętlować. Ja sobie zrobiłam pętlowanie. Okej. Okay. Jeszcze powiem tak, to może poniekąd jakiś nasz spoiler, jakby z tego było, ale no... To jest raczej zrozumiałe, że pętla jest, jeśli nie przechodzisz z gry. Co to można, sam można powiedzieć o Isaacu, gdzie po pokonaniu The Lamp możesz robić pętlę, albo możesz po prostu kończyć grę. Oj, tak, 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 mam miśka, który mnie uratuje przed śmiercią. Mówiłem, że uratuje mi przed śmiercią? Mówiłem? To teraz zbierasz mi się, tak? Jeśli będzie okazja, to oczywiście. A jeśli nie, no to mogę zbierać inne rzeczy. Ale tak, żeby nie było, i tak nie żałuję tych przedmiotów, które podniosłem, bo przynajmniej moja kolekcja informacji o przedmiotach, które posiadam, jest coraz bardziej kompletna. Gdzie jest ten big boy, przy którym zaczynaliśmy? Ale tam wyżej był. Gdzieś tam? Okej. A co, już cię stać na big boya? Nie, tylko zgubiłam go. Okej. Okay. Ja bo już myślałem, że jakimś cudem masz 1000 monet. Bałam się, że deadłeś, a to był ja szczurek. Nie, spokojnie, mam 306 barier, to nie jest aż tak źle. Radioskaner? Nie wiem, ale ja to naprawiam. Przed Big Boyem, chcę to sprawdzić. Ale ile masz? 300 coś, bo otworzyłem jedną skrzynkę. To ja to naprawię, prędzej. Siostra, oszczędzę jak Big Boya. A, i przepraszam, Shrine of Gold. Czy my ten Golden Portal ostatecznie zobaczyliśmy, czy nie? Nie. Noż! Oj, wybacz. Nie, spokojnie, siostra, to nic nie stało, to tylko... Szkoda, że misiek. Ja rozumiem, że ty miśków też możesz potrzebować, ale... No, to ja jestem tutaj umierający. Ale ja nie chciałam. To rozumiem. Wykupuj. To rozumiem. Chyba, że ja mam kupić, bo mnie stać już. Ale to możesz to kupić w sumie. Chociaż nie, ja ci dam to wykupić. Jak uważasz? Chociaż cokolwiek to jest... Poczekaj, to jest radio? Tak, radio. Oby to nie przywołało jakichś potężnych, zabójczych robotów przeciwko nam. Bo jeśli przywołuje jakieś roboty, które nam zniszczą na trzeciej planszy, to ja się załamię. To jest nasza klątwa nagraniowa przecież. A w sumie? Tak, w sumie trochę tak. W szczególności ta wersja tej planszy. Ćwiczymy i spokojnie wygrywamy do czwartej, nawet piątej. Ja? Okej, o, zaraz to postawię i... Co? Environment Lock Rally Point Delta. I tyle? Wiesz co, mam teorię. No? To jest jakiś sekret i to jest wskazówka do tego, żebyśmy rozwiązali jakąś tajemnicę. I w sensie to jest wpis do tych dzienników, wiesz, jak są o wrogach i tak dalej, to jest wpis do tej lokacji. A. No masz rację. Mam 935. Ja mam 114 teraz. Ale ja chyba nie będę Big Boya robił, muszę znaleźć rzeczy, które mi pozwolą przetrwać. Dobra. W sensie chciałbym Big Boya, ale... Jasne! Masz zbyt ryzykowne przedmioty. A mi samej puściłeś tutorial dla początkujących. Nie przesadzaj z lunarnymi przedmiotami.
No wiem, ale no... Też tak potrafię. Nie, no siostra, wiesz, że ja się nie stosuję do jakichś optymalnych rzeczy, jakichś poradników. Nie, ja muszę po swojemu. Nie, no, tak serio. No podniosło mnie. 2, 1, okej, ale 3? Ale co 3? 4? Ha, chodzicie przedmiot, dobra. Big boy! A jeszcze nie. Dobra, chodzicie przedmiot, bo nie wiedziałem, o co ci chodzi do końca i... Ale dobra, wydawało mi się, bo chyba gdzieś... Wydawało mi się właśnie, że widziałem smrola teleportacyjnego, ale jednak nie. Pamiętaj, że tutaj łatwo teleporta na tej planszy nam znaleźć. Tak, tylko... Myślałem może, że właśnie widziałem smroda, ale jednak nie. No krowa, nie szarżuj tak, bo nie mam jak cię ubić. O, i znalazłem wspaniałą rzecz, której znowu nie otworzymy. Ile nam zabrakło tym razem? Nie. 6 minut. Jesteśmy coraz bliżej Gwiezdny Kluczu. Siostra! Nie! Zobaczę, jeśli to podniesiesz. Oczywiście, że podniosę. Pinel Tonic! Gain Massive Boost to All Stats! Chance to gain coś tam, coś tam. I jakiś achievement mam. Chance to get the decreased. Znam. Chance to gain an affliction that reduces All Stats. Okej. Okay. Potężne. Mówiłam, że znam. Jeśli masz szczęście. Okej. Okay. No to cóż, chyba będę Chleusem w takim wypadku. Big boy! Okej. Okay. Yeet. Piękne. To. Big boy. I jesteś prawie dead. Ale dobra. Jestem niewidzialna. Okej, okay. Widzialne. A tam co mamy? Utility chest. Może będzie coś, co w końcu mi pomoże przeżywać, a nie tylko bić damage i być księżycowym przedmiotem. Plaga, serio? Ech. Big boy, kici! Siostra. Jo. Focus Crystal. Dobra, już idę. W sensie mam zero focus krystali na razie. Dlatego mówię, że warto wziąć, bo dla ciebie focus krystali to jest coś świetnego. Sobie za to wezmę broszkę topazową. Kolejną. Ale tak, przesadziłem ostro. I oczywiście teleport jest tam, gdzie zawsze. Jak można było się spodziewać. No mnie... Czy kiedykolwiek trafił się gdzie indziej ten teleport? Na tej planszy? Tak. Trafił się? Serio? Nie teraz kojarzę. Się trafił tam obok tego centrum. A, okej. Okay. A faktycznie, tak, był czasami. Gin imp... O! W ogóle ciekawa sprawa, te moje kulki ognia, które wypuszczam, czasami eksplodują delikatnie. O. Dobra, ty gotowa na teleporta? No tak, ja jestem gotowa, martwię się bardziej o ciebie. Tam... Wychleję stonika i będzie dobrze. Zobaczysz. Dostanę bonus do wszystkich statystyk, ja ci to mówię. Ale nie decrease, no nie, skądże znowu. No świetnie! Uwaga! I dostałem increase! Mówiłem siostra, że dostanę increase? Tylko mi się do tych dzbanów nie zbliżaj. Ale ja muszę! Widzisz, siostra, już rozwaliłem jednego z dzbanów. Już go rozwaliłem. Okay. Gdzie mój big boy, ja się pytam. Zgubił się pewnie. Okej, zaraz się połączy. To jest siostra? Już się połączył. Chciałam... Aha. Mówiłam, że zaraz się połączy, ale Big Boy akurat przyleciał! Akurat teraz sobie przypomniał, że powinien nam pomagać. Dobra, ja zwiałam od jego zasięgu, na szczęście. Okej. Niewidzialność, jak się ma mało życia. A to mnie zastanawia, czy to oznacza, że
Ja już mam to. Ale czy chyba. To znaczy, że ja wiecznie będę pod wpływem tego czegoś? Czy będzie to znaczy coś innego? Sprawdź! Okej, siostra? Przepraszam, gdzie dwa, wybacz. Nie szkodzi. I chyba jestem widzialny. I co, nigdy nie będę pod wpływem tego efektu? Jeśli jesteś u siebie, to... A u siebie jesteś przejrzysty, czy nie? Nie. No to jesteś widzialny. To co, ja nigdy nie będę mógł z tego korzystać? Nie wiem. Okay. Big boy! A właśnie, mogę pójść szybko kupić Big Boya, jak już skończymy ładować, bo mam na niego. Już jest skończone. Ale nie podniosą kolejne monety, nie, skądże znowu? Nie, skądże znowu. Nie, skądże znowu, nie wydam jej znowu na jakieś głupoty. Lunarne w tym przebiegu. Lunar pod. Gdzie lunar pod? Nie. Powiedziałam typu lunar pod. Nawet jak znajdę, to ci nie powiem. Wiesz, nastraszyłaś mnie. Myślałem, że takie wspaniałe... A co? Nie ten wiatrak i... Dwa Big Boye! Jej! Jej! Lubimy Big Boya, okej? Okay? Big Boy is a Big Boy. To jest piękny i potężny dron. Gorzej tylko, że jesteśmy już na końcówce Very Hard. Ej, ale przynajmniej nie ma jeszcze ha 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 ha. Bez przesady. Kto normalny by na trzeciej planszy był na ha ha ha? O, rozmawiasz z kimś takim. Miałaś ha 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 na trzeciej planszy? Nie mogłam znaleźć teleporta na drugiej. Okej, okay, dobra. Dobra, siostra. I... No. Nie, to... W sensie... Może też tutaj coś się pojawi. Co to? Nie wiem. Old Gelatin. No, będzie trzeba to zobaczyć. Teraz żyratyna. Nie żyratyna, tylko gilotyna. Ale okej. Okay. Żyratyna, cicho, to jest Pokémon. Czy ja trafiłem chociaż jedną kulką ognia? Jaki nie. Fungus? No taki wróg fungus. A, okej. Okay. Ja tą gilotynę sobie wezmę i zobaczę zaraz, jak to będzie działać. Nie, mi się bardzo ten podoba, gościu. A, w sensie mercenary? Tak. Ja mogę powiedzieć, że Artificer też jest niezła, chociaż nie do końca wiem, jakie przedmioty powinno się na niej budować totalnie. A ja poza spamieniem w lunarne. Buduje się na każdej postaci, więc no... Nie, to się nie spami na żadnej postaci. Ja jakoś to robię i jest fajne. I co to? Natychmiastowo ubija elity na małej ilości HP. O! Siostra, to fajne. Jest idealne swoim artefaktem. Wiesz co, mam teorię, to mi się odblokowało za artefakt. No możliwe, możliwe. Ale z tym twoim artefaktem, gdybyś go aktywowała, to jest potężne połączenie. A właśnie, przy okazji ja srównę sobie powoli, więc... Jeśli uda mi się dobijać wrogów... Jeśli pozwolisz mi dobijać wrogów podczas tego sruwania, możesz zdobyć achievementa z pokonanej 15 wrogów, będąc w powietrzu. Nie wiem, ilu już ich ubiłem, ale nie, dobra, to już jest późny etap. Nie dam rady. Za wolno. Jestem za blisko już ziemi. A ja idę walczyć z tym dinożarłem. Czas pokonać moje Nemedi! A ja widzę golema, którego ubiłem od razu. Piękne to. Już nie jesteś moim Nemedis! Moim Nemedis jest... Lama moja. Okej. Okay. Myślałem, że to nie jest przyjaciel. Bo jak zapewne wyjdzie z ankiety, jestem większą lamą niż lama. Ale tej ankiety jeszcze nie ma, bo jej nie zarzuciłaś jeszcze. Nie zarzucę jej. Już biegnę. Okej, tylko uważaj, bo dzbanek tutaj jest, ten, który był bossem jeszcze niedawno. Na szczęście go smażę i to bardzo swoimi atakami. Ratuj, on mnie próbuje wessać. Nie ma za co. Ale to ja... Czekaj, 15 życia? O nie, ja nie chcę. Czego nie chcesz? Umrzeć. Umrzesz. Co to jest w ogóle? A nie życia, tylko tarczy. Wiesz, o co chodzi, siostra, nie musisz takich detalów mi wypominać. Pewnie przez przypadek wykupuję te wszystkie wieże. Bo ci się w życiu nudzi.
A, przy okazji chyba jest też achievement za aktywowanie 6 wież naraz. Okej. Okay. Ale nie staram się o niego teraz. Gdybym się o niego starał, to bym grał kimś innym niż Artificer. Po raz pierwszy. Wiem. A, skrzynka lecznicza, może będzie stack? Nie, fungusy, amungusy, które są dla mnie useless totalnie, więc bierzcie sobie fungusy, amungusy. Ale mi też są useless, więc bierz to sobie. No, ale siostra, ja nic z nimi nie mogę zrobić. Chodź, dobra, to da będzie mi... Będzie fletyk tarcza. Co mi da niby? Jak będziesz stać, będziesz leczyć tarczę. Ale te tarcze się nie leczy tak samo jak HP-ki. To jak się leczy tarczę? Ona się sama regeneruje poza bitwą. Cool glasses. No, próbuję przedrukować właśnie rzeczy takie jak te grzybki. Chociażby na co. Ale niestety wszystkie dobre rzeczy mi się tam trafiają, rzucają, a nie to, co powinno się przedrukować. Więc tak. Potencjalnie niestety wszystkie potężne rzeczy, a zyskam nic, ale no. Naprawdę tak dużo, proszę. Chcę tylko, żeby mi mojego sztandara to przedrukowało. Naprawdę, same def... Dwa def marki i tarcza na sprint. A właśnie, ta postać też może sprintować i atakować. Aha. A ja mam teraz przy sobie 10 okularów i żadnych innych białych przedmiotów. Przez to, wow. Że sztandar mi się przydrukował dopiero jako 9. To po co to robiłeś? Bo nie chciałem sztandara. A nie umrzysz teraz. Przedmiot... Co? Nie umrzę, bo zdobędę zaraz sobie 100 HP. Więc no. Może szukajmy teleporta, zanim będzie za późno? Teraz będzie nas coś widziało. To, co mówisz? Co byś zrobiła, siostra? Przyznaj się. Nie wiem. No to dziękujemy wam za rozgrywkę. Czemu to mówisz? Że mogę sobie poradzić. Bo ty sobie nie poradzisz. Poradzę sobie, zwyciężę. Będę mistrzem. Jeśli tak, to potem zaprowadzę cię w fajne miejsce i zdobędziesz tą postać. Okay. Tom, czyli? Tą, którą ja mam. A, okej. Dobra. Tylko muszę... przesunąć. Faktycznie. O, tarczka sprintowa. Muszę ją sobie wziąć na wszelki wielki. Okej, okay. Nie jest aż tak źle. I... Widzę smród, widzę smród. Od grzybów się odbijaj. Nie będę się odbijał od grzybów, ja idę po smroda teleportowego. Pijemy tonik. Ulepszenie wszystkich statystyk. Widzisz, szachmat, nie dostaje obniżenia. I tak, pierwszy golem ubity. Drugi golem ubity. Lunar Coin widzia... Lunar Coin! Widziany, tak. Kolejna tarcza anty... tarcza na szarżowanie zdobyta. Teraz mój cel jest tylko jeden. Nie umrzeć. Jeśli uda mi się to przetrzymać... Jesteś inwizible. Nie jestem inwizible niestety. Byłeś. Ale jeśli uda mi się to przetrzymać... Dobra, tarczki się odnowiły, mogę znowu iść na rzeź. O nie. Nie wierzę. Nie. Brawo. Kończymy odcinka w tym... Oj, zdecydowanie mamy już... skandalu. 50 minut prawie. Ale Moon Worshipper. Czemu Worshipper? Continue kliknij, siostra, proszę cię. To od... Bo to jest jakiś achievement, ale tak, no. Tak się jak kończymy. Kończymy z tym. Nic się nie udało zrobić. Moje marzenia i sny zostały zrujnowane.
Tak na poważnie, to mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i że podobały wam się dwie nowe postacie. Ja jestem bardzo... W sumie trzy, bo tutaj był pokazany Rex, Artificer i ten zły niedobry jeł, którego siostra odblokowała. No, więc tak. Mam nadzieję, że wam się to bardzo podobało. Jesteście z tego bardzo zadowoleni, tak jak ja i siostra. A na razie to tyle, więc no, trzymajcie się i hej hej, czy coś. Pa. Pożegnajcie, siostra. Jajo, bajo.